Dzień dobry, witamy profesor Aleksander Bobko, senator Prawa i Sprawiedliwości, do wczoraj sekretarz stanu, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, do wczoraj, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Panie profesorze, biurko posprzątane, a pan spakowany? Tak, dwa dni mi zajęły te czynności, dzisiaj opuściłem swój gabinet. Dwa dni, czyli dowiedział się pan wcześniej, nie wczoraj od premiera? No, dowiedziałem się w niedzielę wieczorem od pana premiera Gowina, a wczoraj rano pan premier Morawiecki zaprosił mnie i pozostałych kolegów do kancelarii. W bardzo eleganckiej formie podziękował nam za współpracę i oficjalnie powiedział, że przyjmuje dymisję złożoną przez nas, przeze mnie, przy zmianie rządu. A usłyszał pan od premiera, dlaczego musi pan odejść z rządu, z Ministerstwa Nauki? Ja nie oczekiwałem takiej odpowiedzi. Jest rzeczą zupełnie naturalną, że jeżeli składam dymisję... Ale złożył pan ją 3 miesiące temu. Te 3 miesiące pan pracował. Nagle przyszła gilotyna i pana głowa spadła. Nie, no głowę, jak widać, mam na swoim, mam nadzieję, na swoim miejscu. Natomiast politycznie rzeczywiście zostałem tutaj zdymisjonowany. Ja to traktuję jako rzecz zupełnie naturalną. Bez żalu? Proszę? Czy bez żalu? No, wie pan, czy bez żalu? No trochę może żal, bo w tej chwili najbardziej intensywny okres pracy w ministerstwie związany z wdrażaniem nowej ustawy, więc troszkę mam takie poczucie dyskomfortu, że zostawiam kolegów w sytuacji, w której najwięcej pracy, ale... A szukam wytłumaczenia. Pan sobie zadaje pytanie, dlaczego ja? Nie. Nie, nie zadajesz takiego pytania. Bo wie premier, pan, mówiąc o dymisjach, przekonywał, zmiany w rządzie w ogromnym stopniu to nie są zmiany personalne, dziwne, bo odchodzą ludzie, ani polityczne, tylko usprawniające pracę rządu. Usprawniające. Czyli co, bez pana będzie sprawniej? Panie redaktorze, no skoro pan premier tak mówi, to nie będę z tym polemizował. Powiedziałbym w ten sposób. Moim spostrzeżeniem, jestem w rządzie praktycznie prawie od samego porządku. Ponad 2 lata, prawie 2,5 roku będzie, jak pani premier Szydło powołała mnie na to zaszczytne stanowisko, na wniosek pana premiera Gowina. I właściwie cały czas pracując no, na wysokich obrotach, bo taki jest stan rzeczy i to była praca, która sprawia i satysfakcję, pracując na wysokich obrotach, miałem jakby poczucie, że czy jakby przekonanie wewnętrzne, że jeżeli pan premier Gowin albo pani premier, a teraz pan premier Morawiecki stwierdzi, że z jakichś powodów powinienem odejść, to nie będę miał żalu. Natomiast, tylko z jakich powodów? Natomiast z spostrzeżeniem właśnie, którym chciałem się podzielić, którym dość szybko rzecz, którą dość szybko zauważyłem, że ministrów, ministerstw i wiceministrów jest no dużo, że jest nas sporo. I czyjeś głowy musiały spaść. Znaczy nie musiały, no mogło jeszcze przybyć, mogło jeszcze przybyć. No nie, ale ta liczba, ale 126 jest osób. Imponująca, jest imponująca i trzeba było poświęcić. Moim przekonaniem było to już w zasadzie od 2 lat, że właściwie mogłoby nas być trochę mniej. I będzie. Trochę. Ale będzie premier w tym sensie decyzja pana premiera jest uzasadniona. Pan profesor filozof, to może pan nam filozofię premiera Morawieckiego wyjaśni i zdanie. Fakt, że przyjąłem złożone dymisje, niech świadczy o tym, że oni dobrze wykonywali swoją służbę. Dymisja za dobrą służbę? No, panie redaktorze, ja to traktuję jako komplement. Jeżeli, no tak, tak to traktuję, bo jeżeli się okazuje, że dobrze swoją pracę wykonuje 100 osób, ale do realizacji zadania wystarczy 75, no to 25 dobrych musi odejść. To znaczy, że za 25 płaciliśmy jako obywatele niepotrzebnie. No, To już pan szukam powiedział. Wytłumaczenia. Być może tak, natomiast ja, jak powiedziałem, na pewno nie mam jakby do nikogo żalu, raczej poczucie pewnej satysfakcji i raczej wdzięczności do losu, że miałem okazję na takim zaszczytnym miejscu w bardzo ciekawym okresie pracować. A żal do premiera Gowina, że nie, pana poświęcił? Nie wiem, czy mnie poświęcił. No. Dziś premier Gowin mówi tak, będę walczył o gabinety polityczne jak lew. Gabinety polityczne, czyli takie najbliższe otoczenie danego ministra, ludzie, którzy odbierają telefony, ustalają kalendarz i o 5 osób ze swojego najbliższego otoczenia, z gabinetów politycznych premier Gowin
Gowin mówi, będę walczył jak lew, to znaczy, że o pana nie walczył jak lew. No, ale ja nie oczekiwałem, żeby pan premier o mnie walczył, bo ja raczej mam poczucie, że to, co mogłem dać z siebie, to, co mogłem dawać dla pracy, dawałem. Natomiast od początku między nami był w pewnym sensie jakby niepisany układ. Pan premier zaprosił mnie do współpracy, ja to z satysfakcją i z chęcią przyjąłem. Natomiast jakby niepisany układ był taki, że jeżeli pan premier stwierdzi, że mi podziękuje, to ja bez żalu i bez cienia pretensji także podziękuję za dotychczasową współpracę i będę robił w życiu inne rzeczy. A nie jest pan zaskoczony tym, że premier Gowin mówi, że jak lew będzie walczył o gabinety polityczne, a pan twierdzi, że tych urzędników jest za dużo i o gabinety polityczne premier Gowin zamierza walczyć, a o wiceministrów, ludzi, którzy w ministerstwach wykonują najcięższą pracę, pilotują projekty, te kluczowe, nie. No nie będę tego teraz komentował. Ja nie mam z tym, jakby osobiście nie mam z tym problemu, natomiast już jakby szczegółowe wyjaśnienie, to myślę, będzie pan może, redaktor miał okazję pana premiera Gowina o to zapytać. Bo wydaje się, że każdy minister powinien o to swoje zaplecze walczyć, a tu okazuje się, że premier Gowin chyba odpuścił pana. Panie redaktorze, no cóż powiem, no ja nie oczekiwałem tego, że pan premier Gowin walczył w mojej sprawie. Jeżeli mogłem panu premierowi, rządowi pomagać w pracy, to bardzo chętnie to robiłem. Jeżeli pan premier Morawiecki, pan premier Gowin stwierdzili, że moje kompetencje w tym momencie nie są przydatne, przyjmuję to bez żalu i będę zajmował się innymi rzeczami. Innymi rzeczami, czyli tylko Senat? No nie, no Senat i wreszcie też w większym zakresie praca na uczelni. A jakaś propozycja rządowa przeniesienia na inne stanowisko? Nie, znaczy nie oczekuję takiej, raczej nie oczekuję takiej propozycji. A odchodząc z ministerstwa, dostał pan odprawę? Nie. Znaczy, te sprawy formalne jeszcze do końca nie są mi nawet znane. Z tego, co wiem, mam dostać po prostu normalną pensję do końca miesiąca, a potem ja jestem także senatorem i pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego, a więc nie oczekuję tutaj żadnej odprawy. Jeżeli coś zgodnie z prawem będzie mi się należało, to oczywiście zostanie to przelane na moje konto. Specjalnie się tym nie interesuję. Nagrody w Ministerstwie Nauki w tym roku były? W tym 18? Tak. W 18 nie, no były nagrody znane te, prawda? Tak, a pytam o 18, bo dzisiaj rzeczniczka rządu w tym studiu przyznała, że w kancelarii premiera były nagrody w styczniu. Dostali je urzędnicy, tylko natychmiast zwrócili. Pytam, nie, czy w roku 18 nie dostałem nagrody. Dostałem znaczącą nagrodę przy odejściu pani premier Szydło. Tak jak podawała prasa mniej więcej. Dziękuję pięknie, dziękujemy słuchaczom Radia RMF, profesor Aleksander Dobko. My zostajemy z internautami na rmf24.pl i na interia.pl. Panie profesorze, a czy będąc teraz już poza gabinetem ministra, powie pan, zarabiałem za mało jako wiceminister, jako sekretarz stanu? Panie redaktorze, no to jest interesujące pytanie. Głośny temat ostatnio tak, w kontekście premii, które chyba były przyznawane zupełnie jako rekompensata za zbyt niskie powiem pensje. Powiem tutaj z pewną swobodą na to pytanie. Po pierwsze, jestem w takiej sytuacji życiowej, finansowej, mam odchowane dzieci, spłacony dom, a więc mogę sobie pozwolić na, no to brzmi trochę dziwnie, ale mogę sobie pozwolić na komfort pracy w rządzie. Bo przychodząc na stanowisko, finansowo nie zyskiwałem. Tak to ile bez nagród zarabia sekretarz stanu? Sekretarz stanu zarabia 8 tysięcy plus 2, ponad 10 tysięcy. Na rękę? Nie, to jest brutto. Brutto. To jest brutto. To jest brutto, a więc na rękę, tam dochodzi 20% wysługi lat, czyli na rękę dostaje niecałe 9 tysięcy z ministerstwa. Czyli rację miał wicepremier pana dotychczasowy szef, że trudno związać koniec z końcem? Nie. No, gdybym ja dodatkowo jestem senatorem, a więc odpada mi duża część kosztów utrzymania w Warszawie, prawda, przejazdy, natomiast gdybym był w takiej sytuacji, powiedzmy 20 lat temu, mając małe dzieci, potrzebę zarobienia na mieszkanie i
nie będąc parlamentarzystą, konieczność przemieszczania się powiedzmy między Rzeszowem a Warszawą, to wtedy chyba by to było niemożliwe. A więc no tak wygląda sytuacja. Ja nie mam jakby cienia pretensji, bo ja przychodząc do rządu w ogóle kalkulacji finansowej nie robiłem. Dyrektorzy zarabiają lepiej od ministrów, a więc, ale ja uważam, że z mojej pozycji jest to jakby w porządku. Ja nie mam tej cienia jakby pretensji, że zarabiałem za mało. Pytam o to też dlatego, że premier chce zreorganizować zarobki wiceministrów. Jest taki plan, by podsekretarz stanu był jednocześnie członkiem służby cywilnej. To pozwoliłoby mu zarabiać chyba nieco więcej. Argumentacja jest taka, żeby wiceminister, podsekretarz stanu nie zarabiał mniej niż dyrektor departamentu. To jest dobre rozwiązanie? Przypisanie stanowiska wiceministra, podsekretarza stanu do służby cywilnej. No, trudno mi tutaj się kompetentnie wypowiedzieć. Ja nie jestem specjalistą od służby cywilnej. A pana sytuacja, koledzy, w której wiceministrowie narzekają? Ja nie słyszałem takich narzekań. Nie rozmawia się, moglibyśmy zarabiać więcej, liche te pieniądze? Nie prowadziłem takich rozmów. Może dadzą nagrody? Nie, takich rozmów, nigdy takiej rozmowy nie miałem. Natomiast sytuacja, w której dyrektorzy departamentu zarabiają więcej od ministrów, no jest... No, wiem, może być dla kogoś zaskakująca, ale tak jest. Panie profesorze, odchodząc z ministerstwa zostawia pan między innymi sztandarowy projekt wicepremiera Gowina i projekt resortu Konstytucję dla nauki. Pana zdaniem ten projekt ciągle ma szansę, żeby wejść w życie na początku października, bo on napotkał na duże turbulencje w PiS-ie. No to prawda. W ministerstwie panuje jakby przekonanie i mobilizacja. Robimy swoje, robimy wszystko, co możliwe, aby ten projekt w jak najlepszym kształcie przeszedł. Jest w tej chwili na etapie prac rządowych. A wiadomo, kiedy stanie na Radzie Ministrów? Myślę, że w przyszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu był na komitecie stałym. Miałem okazję jeszcze w tym uczestniczyć. Jeszcze nie. W tym tygodniu jest dogrywka, bo to jest duży projekt, jest dużo uwag, a więc jutro stanie prawdopodobnie kolejny raz na komitecie stałym. Czuje pan, że ktoś zaciągnął hamulec nad tym projektem? Nie, hamulec nie. No jest pewien opór, jest wiele uwag, wiele wątpliwości, także wśród koleżanek, kolegów w środowisku akademickim, zwłaszcza powiedzmy w mniejszych, czy w średnich uczelniach. Ale skąd taki opór wewnątrz PiS-u? Skąd tak mocne słowa wicemarszałka Terleckiego, który oskarżył was w Ministerstwie Nauki, wicepremiera Gowina, że ten projekt powstał za pieniądze poza ministerstwem? Mhm. No, to mocne oskarżenie. To było niefortunne wyrażenie i pan premier oczekuje od pana marszałka jakby wręcz przeprosin za te słowa. Te słowa na pewno były niefortunne. Natomiast, tak duże przedsięwzięcie jednak w sposób naturalny rodzi pewne jakby wątpliwości, może być przestrzeń dla innych opinii. Myśmy prowadzili bardzo dużo dyskusji, prawda? To jest powszechnie znane, że ten projekt był długo dyskutowany. Tylko Ryszard Tarlecki mówi, nie ma zgody na ustawę Jarosława Gowina dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki. To pomysł nie do przyjęcia, pomysł na jakieś rady biznesowo-samorządowe, nie można się zgodzić na oddanie całej władzy rektorom. No to jest twarde powiedzenie, nie, ta ustawa w tym kształcie nie ma szans na poparcie PiS-u. Paradoks polega na tym, że równocześnie pan marszałek Terlecki ma, no powiem delikatnie, nie najlepszą opinię na temat aktualnego stanu rzeczy, jeśli idzie o szkolnictwo wyższe, a więc... Tak, no z jednej strony mówi nie róbmy zmiany, a z drugiej strony jest fatalnie. My stwierdzimy, że ani tak fatalnie nie jest, natomiast jest duża przestrzeń dla lepszego wykorzystania potencjału. Prawda? Nie twierdzimy, że jest fatalnie. Natomiast na pewno są duże możliwości lepszego wykorzystania tego potencjału, który tkwi w polskiej nauce i w moim przekonaniu ta ustawa w wielu miejscach takie szanse, nowe szanse rozwojowe rodzi. Nie tracę nadziei, że zarówno pana marszałka Terleckiego, pana profesora Terleckiego, jak innych kolegów z PiS-u będziemy w stanie do tego przekonać. Był pan nawet u prezesa Kaczyńskiego razem z premierem Gowinem, żeby przekonywać i przekonaliście? Jest zielone światło z Nowego Rocznego?
byliśmy faktycznie, tych spotkań było wiele. Ja w jednym miałem przyjemność uczestniczyć. I było w drugim, kilkugodzinnym spotkaniu. Było to spotkanie jakby merytoryczne, to znaczy dotyczące poszczególnych rozwiązań. Padały słowa krytyki, myśmy wyjaśniali. Konkluzja? To spotkanie w tym gronie, w którym ja uczestniczyłem, konkluzji nie było. Konkluzję zobaczymy zapewne w czasie prac parlamentarnych. Panie profesorze, mieści się pan jeszcze w orbicie politycznej PiS-u? W działalności w Senacie? Jestem członkiem klubu parlamentarnego PiS-u i póki co nie mam żadnych sygnałów, aby miało się to zmienić. A ta dymisja nie jest żadną karą polityczną za pana słowa, choćby o ustawie o Sądzie Najwyższym, kiedy pan wskazywał, że ta ustawa może być niekonstytucyjna i nie zagłosował pan. Ostatnio podczas debaty nad tak zwaną ustawą degradacyjną mówił pan o tym, że może nie należy rozdrapywać ran, które już się zabliźniają. I nie głosował pan nad tą ustawą? Nie głosowałem. Akurat wtedy był wspomniany komitet stały i praca nad ustawą, więc miałem obowiązki rządowe. A gdyby pan był, to by pan zagłosował za tą ustawą? Nie muszę na to pytanie odpowiadać w tym momencie. Prawdopodobnie tak. Ewentualnie mi się wstrzymał, ale raczej bym zagłosował za tą ustawą, mimo wszystko, mimo pewnych wątpliwości. Natomiast zapytał pan tutaj, czy można traktować to, co się teraz stało, jako karę. Odpowiem w ten sposób. Nawet jeżeli miałaby to być kara, to tyle jest jakby chybiona, bo ja się nie czuję ukarany. Z tego, co przed chwilą powiedziałem, przyjęcie dymisji traktuję jako rzecz zupełnie normalną. Mam do nikogo pretensji i nie czuję się ukarany. Także... Ale z trybuny senackiej wskazywał pan na pewien dystans do reformy sądownictwa, na pewno do ustawy o Sądzie Najwyższym, lekki dystans do tej ustawy degradacyjnej, więc dlatego pytam, czy pan się dobrze czuje w Senacie w tym otoczeniu? Czy dobrze się czuję? Jest rzeczą naturalną, panie redaktorze, że w wielu sprawach można mieć różne zdanie, czy pewne wątpliwości, albo... Natomiast oczywiście dla polityka, dla parlamentarzysty bardzo silnym i takim pierwszym właściwie, bardzo silnym jakby wyznacznikiem zachowań jest lojalność, prawda, bo inaczej nic się nie da w tym naszym systemie parlamentarnym zrobić, prawda. Mamy doświadczenie sejmikowania liberowa, to gdzie każdy ma swoje przekonanie i artykułuje, a więc poczucie lojalności, przekonanie, że to jest pierwsze, przekonanie, że generalnie sprawy idą w dobrym kierunku i to jest drugie. Ja to, te dwie rzeczy bardzo silnie we mnie tkwią. Natomiast element trzeci są sytuacje, w których wydaje mi się, że popełniamy błędy, że zresztą z kilku błędnych decyzji kierownictwo partii, kierownictwo naszego środowiska politycznego się wycofało, prawda? Pewne projekty zostały wycofane, zostały korygowane, a więc te zachowania w Senacie, o których pan mówi, było ich kilka, nie było ich tak dużo, było ich kilka. Ja traktuję jako lojalne działanie na rzecz swojego środowiska. A nie uważa pan, że te błędy powinny być częściej korygowane w Senacie? Tak, uważam, że powinny... A są korygowane? No, za rzadko. Niestety, z przykrością muszę to też stwierdzić jako pewne doświadczenie teraz po ponad 2 latach, czy prawie 2,5 roku, ponad pół kadencji bycia w Senacie. Z pewną przykrością stwierdzam, że potencjał Senatu nie jest wykorzystywany tak, jak mógłby być wykorzystany z pożytkiem dla spraw. No, choćby ostatnia sprawa ustawy o IPN-ie. Tutaj akurat ja siebie nie uważam specjalnie za eksperta, ale w Senacie jest kilku kolegów, którzy są znakomitymi ekspertami w sprawach i międzynarodowych, i w sprawach historycznych. Trzeba było coś zrobić, a nie przegłosować i nie przejechać jak walce. No moim zdaniem jest to właśnie oznaka tego, o czym mówiliśmy, że potencjał Senatu jest mało wykorzystany i no, to stwierdzam bez satysfakcji. Czy boli pana to, że projekty z Sejmu przychodzą do Senatu, jest debata, bo być musi, ale z góry wiadomo, że ten projekt wyjdzie bez żadnych poprawek, bo taka jest polityczna wola? Nie, no to przesada, że tak wyjdzie, ale w kluczowych momentach, ważnych momentach KRS, często... Sąd Najwyższy, IPN, często tak jest. Trybunał Konstytucyjny... No, trochę tego było. I Senat jednak został sprowadzony do takiej funkcji naciskania guzika?
ja powtórzę, potencjał Senatu nie jest wystarczająco wykorzystywany. Jest trochę marnotrawiony ze stratą dla jakości prawa, które stanowimy. Ja w sposób bardzo delikatny dałem temu kilka razy, na palcach jednej ręki można policzyć, dałem temu wyraz, ale w poczuciu głębokiej lojalności i przekonania, że działam na rzecz dobrej zmiany. Na swojej stronie internetowej pisze pan o sobie, posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie relacji polsko-niemieckich. No, tak. To może przydałyby się te pana doświadczenia w relacjach polsko-niemieckich, w rozmowach o reparacjach wojennych? No, reparacje to jest, być może ten temat mnie przerasta, natomiast rzeczywiście ja mam dużo kontaktów i w tych relacjach akademickich, one są bardzo ważne. Należy pana zdaniem brnąć w temat reparacji wojennych? Trudno mi na to pytanie teraz odpowiedzieć kompetentnie, natomiast na pewno jeżeli o wykorzystaniu mojego potencjału, powiedzmy, w relacjach polsko-niemieckich coś można powiedzieć, to staram się to robić. Choćby przykład Fundacja Nauki Polsko-Niemieckiej, gdzie robimy sporo na rzecz właśnie, nie powiedziałem normalizacji, bo stosunki między Polską a Niemcami są wbrew pozorom normalne i dobrym. Jest wiele spotkań, jest... Tylko jak się mówi, że się zażąda 850 miliardów od sąsiada 73 lata po wojnie. Wie pan, pytanie, no, czy pan wspierałby te działania kolegów z Sejmu, pan, posła Mularczyka, aby przygotować taki raport i pójść do Berlina, powiedzieć, zapłaćcie. Panie redaktorze, no, poczucie tego, że myśmy zostali przez los w XX wieku, przez los, któremu w dużej mierze na imię niestety nasi sąsiedzi za zachodniej granicy. Prawda? I że to nie zostało nam w żaden sposób wyrównane. Wiele krajów dostaje wypłaty reparacji do dzisiaj, a więc to nie jest coś zupełnie kuriozalnego czy nadzwyczajnego. Prawda? Jest to pewien element cywilizacyjny, domaganie się odszkodowań za straty poniesione przez wojnę. Tu są one ewidentne, że myśmy byli że my byliśmy tutaj pokrzywdzeni. Natomiast myślę, że jest przestrzeń do tego, aby o tym w sposób spokojny mówić naszym zachodnim partnerom i choćby konkretny przykład takiego właśnie działania. Z mojej inicjatywy niedawno odbył się doktorat honoris causa, no, bardzo ważnej osoby, pani Rity Szyszmuth. Może już w tej chwili nie jest to osoba z pierwszych stron gazet, ale bardzo dobrze pamiętana, przewodnicząca parlamentu w latach 90. I tam jest zrozumienie dla tych naszych działań w kierunku reparacji? Jest na pewno życzliwość i na pewno rozmowa. To, że ja panią profesor Szyszmuth poznałem 2 lata temu i mieliśmy z nią, ale także powiedzmy z moim odpowiednikiem, z panią minister Kuenert-Tillen z Ministerstwa Nauki Niemieckiego, mieliśmy okazję kilkakrotnie dłużej rozmawiać na temat tego, co dzieje się w Polsce. Wyjaśniałem jakby pobudki i motywy naszych, powiedzmy, działań, jeśli chodzi o właśnie zmiany w sądownictwie. Także no jeżeli się o tym spokojnie, jeżeli się o tym spokojnie, jeżeli się o tym spokojnie mówi, to nasi partnerzy, przyjaciele z Niemiec są w stanie to rozumieć i też im z pewnym nawet zdziwieniem konstatują, że ten przekaz, który do nich dochodzi za pośrednictwem mediów, jest trochę zawężony. Ciekawe, jaki przekaz dochodzi do Polaków, ponieważ jak już mówimy o relacjach, także tych z sąsiadami, to ostatnie badania CBOS-u, panie profesorze, pokazują, że Polacy w ostatnich 2 latach, a na pewno w ostatnim roku, coraz mniej lubią innych. Spada sympatia Polaków do wszystkich nacji, do wszystkich. Niemcy minus 16%, Żydzi minus 13%, Amerykanie minus 11%, Słowacy, Czesi, Rosjanie. Wiąże pan to trochę ze stylem polskiej dyplomacji ostatnich 2 lat, gdzie właściwie mamy otwarte fronty ze wszystkimi, więc skoro rząd i jako państwo mamy otwarty front ze wszystkimi, czy się obrócimy w prawo, lewo, to może Polacy myślą, faktycznie jesteśmy taką oblężoną twierdzą, to my też ich nie lubimy.
No nie lubimy innych, coraz bardziej. Nie, znaczy tego nie przyjmuję, jakby nie przyjmuję tego do wiadomości, że nie lubimy innych. Być może rzeczywiście w tym jakby mainstreamie, zwłaszcza medialnym, czy takie wrażenie można odnieść, mnie się to nie podoba i na miarę swoich możliwości staram się temu przeciwdziałać. Tutaj króciutko mówiłem o konkretnych przykładach. Zresztą przestrzeń akademicka stwarza wyjątkowo dobrą właśnie to pole, w którym... Ale to jest wąska grupa, ja to mówię, prawda, o odbiorze społecznym. Oczywiście, że to jest pewna nisza, ale bardzo ważna, istotna i nawet jakby coś faktycznie złego się działo, to w przestrzeni akademickiej jest miejsce na normalne relacje. Ja mam ten komfort, że głównie w tej sferze działam i tutaj... Najwyraźniej Polacy co do ogółu myślą nieco inaczej. Natomiast takich alarmujących tutaj sygnałów nie, jakby bezpośrednio nie doświadczam. To, co pan powiedział, znaczy daje do myślenia, niewątpliwie wymaga refleksji i znowu być może pewnej korekty naszych zachowań. Tylko my mamy troszkę taką tendencję, wie pan, diametralnej zmiany pozycji, skrajności. Z jednej strony była skrajność takiego bycia poklepywanym, prawda, i przytakiwania i ładnego uśmiechania się kosztem konkretnych interesów, prawda, natomiast dzisiaj jakby troszkę jest w drugą stronę, że jesteśmy bardziej wojowniczy, albo nawet to, że jesteśmy mniej spolegliwi, może budzić pewne Może budzić pewne zdziwienie u naszych partnerów, ale ja jestem przekonany i mam nadzieję, że tutaj między tymi skrajnościami złapiemy pewien balans i te relacje z naszymi partnerami zarówno w Europie, jak i ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Izraelem będą dobre i coraz lepsze. To jeszcze jedno pytanie ostatnie z pana Poletka. Kiedy był pan rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, chwalił się pan, że udało się stworzyć na uczelni długo wyczekiwany kierunek lekarski. Mamy niedobór lekarzy. Co do tego zgadzają się, panie profesorze, wszyscy. Dlaczego tak długo trwa rozpatrywanie wniosków, także przez komisję akredytacyjną, także przez resort, w którym pracował pan do wczoraj, rozpatrywanie wniosków uczelni, także prywatnych, na otwarcie nowych kierunków lekarskich, żeby przyjmować więcej młodych osób, które nawet chcą zapłacić, żeby kształcić się w tym kierunku, ale jest limit, państwo nie pozwala. Tu tak trochę wychodzę na chwalipięte w tej rozmowie, bo coraz pan przypomina, że czymś się... Próbuję pokazać, że na Uniwersytecie Rzeszowskim pan otworzył kierunek, ale na przykład prywatnej uczelni w Bydgoszczy to resort pomóc nie chce. Czy otworzyć. Tak, a nawet trochę piętrzy trudności. Dokładnie. Trzeba to uczciwie, uczciwie przyznać. Panie rektorze, temat jest dość złożony, bo... A tak w kilku zdaniach, panie właśnie, spróbuję to wyjaśnić. Kształcenie lekarzy jest jednak czymś specyficznym. Jest czymś specyficznym. Natomiast z punktu widzenia systemu, w Polsce dzisiaj mamy taki system kształcenia, gdzie jest ogromna dowolność i swoboda tworzenia kierunków. Prawda? Uczelnie dostają, jeżeli przejdą proces akredytacji, dostają pozwolenie, mogą sobie tworzyć dowolne kierunki i w jakiejś mierze kierunek lekarski działa w takiej pragmatyce. I jak pracowałem nad tym jako rektor. Było to bardzo ważne przedsięwzięcie regionalne, tworzenie kierunku lekarskiego. Przyznam się panu, że na pewno z pewnym zdumieniem stwierdziłem, jak rozważaliśmy, co trzeba zrobić, że formalne warunki do tworzenia kierunku lekarskiego są po prostu naprawdę śmiesznie, zaskakująco małe. 8 doktorów habilitowanych medycyny, 8 osób. Chce pan powiedzieć, że jest ryzyko wykształcenia złych lekarzy? Nie, proszę mnie posłuchać. Jest 8 doktorów habilitowanych medycyny, umowa, kawałek papieru, umowa ze szpitalem, że tam będą prowadzone zajęcia, i program studiów, też kilka kartek papieru właściwie. Prawda? I to jest formalny wymóg, taki sam jak do kształcenia wszelkich innych kierunków. Jak rozumiem, łatwiej nie będzie. A więc sytuację miałem w ten sposób, że pewna, bo żeby w Rzeszowie powstała medycyna, to były wieloletnie starania i potykanie się o pewne warunki nieformalne, bo była pewna blokada nieformalna. I to nie było w porządku. Nam się udało to
przełamać. Rzeszów był po Olsztynie. Olsztyn pierwszy z tych nowych ośrodków otworzył. To dlaczego Rzeszów? Innym nie chcecie ułatwić? Nie chcieliście. To mówię o pewnej łatwości. Czy pan chciałby, żeby lekarze byli kształceni w takiej pragmatyce, nie wiem, nie chcę tutaj deprecjonować innych zawodów, ale lekarz jest szczególnym zawodem zaufania publicznego. Poza tym mamy też pewne zobowiązania międzynarodowe, choćby akredytację amerykańską. Nasze dyplomy są na całym świecie uznawane. Jeśli dostanie się już zgodę, to się wydaje dyplomy uznawane na Zachodzie. A więc troska o jakość kształcenia i utrzymanie standardów musiała tutaj nastąpić i trochę to znowu paradoks, że ja, który jakby otworzyłem kierunek w Rzeszowie, tutaj przyszedłem z taką wiedzą, która skłoniła do tego, aby podnieść poprzeczkę i o tym otwarcie też mówiłem. Miałem wiele rozmów ze szkołami prywatnymi, z przedstawicielami, z szacunkiem dla nich, dla ich wysiłków, ale mówiłem, że naprawdę kształcenie lekarzy to coś więcej niż zgromadzenie 8 profesorów, umowa ze szpitalem i program studiów, że do tego trzeba coś więcej. Pięknie dziękuję. Profesor Aleksander Bobko, do wczoraj wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękuję bardzo.